Tyle lat w niewiedzy, tyle lat w nieświadomości, bo ile razy? Raz, 10, 100, 1000, 10 tysięcy być może nawet słyszeliście hasło w grudniu Merry Christmas, tak? Merry Christmas powtarzaliście nie raz, a nawet nie znaliście Mary, to ja wam dzisiaj przedstawię Mary. Siemano, klockowe świry! Witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Ja wiem, święta, święta i po świętach. I no właśnie już jest właściwie po świętach. A czemu ja cały czas w świątecznym klimacie? Ano dlatego, że jakiś czas temu na Shopee kupiłem bardzo ciekawą figurkę. No i oczywiście oprzeć się nie mogłem. Fakt faktem, tutaj wleciał mi Boba Fett. W sumie chyba odwrotnie byłoby lepiej, no bo teraz za sekunda się Bugo w Boba Fett zaczyna, więc on by się lepiej w tym tygodniu wyświetlił. A ta w Mikołaja. No ale cóż, moi drodzy, tak to bywa, jak się prowadzi kanał. Czasem trzeba iść na żywioł, no i ja tak poszedłem na recenzję, bo by też was swoją drogą zapraszam, bo też był niezły. Mamy tu kolejną figurkę z Shopee, no nie mogłem się po prostu jej odeprzeć, czy cokolwiek, no bo moi drodzy, jakby przyszła do was do domu taka pani, czy dalibyście radę się oprzeć? Bardzo wątpię, czy dalibyście radę na twarz, patrz. Moi drodzy, bardzo ciekawe jest również tutaj, widzicie to, że ta figurka była w całości złożona. Zazwyczaj odbywa się to tak, że przecież i rączki, i dłońki musimy sobie włożyć, a tutaj, proszę, figurka była w całości złożona. No cóż, ja już naprawdę ją widzę w niejednym swoim, kurczę, serialu. Pomyślę na serial i myślę, że ta postać dostanie na tym kanale jakiś osobny serial. Słuchajcie, po pierwsze, jakby do kogoś z was zapukała taka pani, no uwierzcie mi, raczej byście te drzwi otwarli. No i... co się wtedy dzieje? Pani ma w ogóle pistolety. Jak ja to zobaczyłem, to mówię, co tutaj jest grane, nie? W ogóle i to jest super jakiś, wiecie, scenariusz na jakiś, kurde, serial o właśnie takiej babeczce, która chodzi, zabija tych złodupców, chciałby się rzec bedasów, wiecie, w takim stroju każdy jeden otworzy jej drzwi, ona wtedy wyciąga swoje gnaty i tsz, jak u Tarantino zaczyna się dziać. No sami powiedzcie, że to nie ma sensu. Sensu ma ta figurka całkiem sporo, chociaż no boli ją niestety, boli, nas bardziej boli klasyczne tutaj rzeczy dla Chińczyków, czyli to, że rączki ruszają się trochę zbyt lekko, ten gnat jak widzicie średnio też w ręce leży, tutaj w tym gnacie znowu jakiś dziwny odlew wystaje, czapka została trochę krzywo pomalowana, ale nie czapka jest tutaj najważniejsza, bo poza tym torsik i te nóżki wyglądają już, uważam, kapitalnie. Ma ono również zadrukowany bok, no i plecki, i spójrzcie, i nawet nóżki z tyłu i z boku. Mamy więc do czynienia z w pełni zadrukowaną figurką, co w Lego, jak wiemy, nie zdarza się. Nie zdarzyłoby się też oczywiście w Lego, byśmy dostali panią Mikołajową z gnatami, no na to to już w ogóle nie ma opcji. Więc jeżeli takie szukacie, to tylko i wyłącznie na AliExpressonach i Shopinach. Natomiast moi drodzy, jak się przyjrzymy tym nadrukom, no jest tutaj naprawdę dobrze. Bierzcie pod uwagę, że moja kamera jest naprawdę teraz blisko i ona może pokazywać więcej niestety tu błędów i jakichś niedoróbek niż widać to na oczy. Ja faktycznie jestem jakieś 30 cm od kamery i tylko widzę tutaj praktycznie to czerwone. Nadruk jest po prostu bardzo dobry. Troszkę gorzej fakt z tym odlewem pistoletów, nie wiem czemu tu z ręki wypada, plus tutaj, no ale to chyba już stałe bolączki elementów flat silver, czyli srebrnych, że te odlewy są raz jaśniejsze, raz ciemniejsze. Postać naprawdę wygląda, kurczę, no fascynująco, moi drodzy, co dużo gadać. Jak widzicie, no problemy stałe Chińczyków są, czyli coś chodzi za lekko, coś chodzi za mocno. Zdecydowanie lepiej będzie to wyglądać na półce niż w zabawie, ale przyznajcie, że postać wygląda naprawdę kapitalnie i taka pani Mikołajowa to jest ktoś, komu naprawdę otwarłbym drzwi, nawet jakbym widział, że czeka tutaj z całym workiem rusk na mnie czekających, no powiedzcie, że nie. Bardzo podoba mi się i tak jak mówię, no chyba będzie musiała dostać swój serial. A im dłużej na nią patrzę, im dłużej myślę, tym bardziej myślę, że to nie jest błąd. To czerwone to niekoniecznie może być niedomalowanie, przecież to może być no jakaś krew właśnie bedasa, którego tutaj nam pani Mikołajowa załatwiła, moi drodzy. I myślę, że gdyby takie panie Mikołajowe chodziły po świecie, to ja zdecydowanie byłbym bardziej grzeczny, w sensie byłbym na tyle niegrzeczny, żeby ta pani do mnie przyszła, ale nie na tyle, żeby mnie, prawda, ukatrupiła. No i takim krakowskim targiem można by rzec, wszyscy byliby zadowoleni. No ja jestem bardzo zadowolony z tej figurki i kurczę, no niedługo na tym kanale ukaże się filmik top 7 figurek z
właśnie z AliExpressu, tam ogólnie z podróbek, także koniecznie zostawcie subskrypcję, by tego odcinka nie przegapić. No i bądźcie grzeczni, bo inaczej pani ta przyjdzie do was. A nie chciałbym, żeby przyszła do was, a do mnie nie, więc wiecie no. I nadrabiajcie inne odcinki mikołajkowe, czy na tym kanale, czy na moim bazowym. Dzięki, że byliście dzisiaj. Bye!